Co było, co jest i co będzie. Witam Państwa serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli i serdecznie wszystkich witam właśnie w ten dzień wtorkowy. Przepraszam, że dzisiaj nie było karty dnia, ale bardzo się źle czułam i nie mogłam dotykać w ogóle kart, ponieważ energetycznie byłam bardzo, bardzo, bardzo słaba i bolała mnie bardzo głowa. Dopiero teraz mogę po prostu popatrzeć na karty znów i dostałam też nową serię, którą Państwu chciałam dzisiaj zaproponować i bardzo chcę właśnie wróżyć dla Państwa tą moją nową serią anielską. Zanim pokażę karty, bardzo Państwa proszę o subskrypcję, komentarze, feedback, tematy, które Państwa interesują. Proszę również o lajki, przede wszystkim abonamenty mojego kanału, by kanał się rozwijał. Dobrze. Kochani Państwo, więc seria, którą dostałam od pewnej słuchaczki z Polski, nazywa się Magiczne Przesłanie Wróżek. Właśnie to jest ta piękna seria anielska, kart anielskich vom dr Doreen Virtue. Właśnie przepiękne, przepiękne ilustracje. 44 karty z ilustracjami właśnie różnych aniołów i różne ilustracje, piękne kolory, piękne przesłania. I również do tego jeszcze książeczka. Książeczka z tłumaczeniami tych kart po polsku. Czyli nie muszę tłumaczyć z niemieckiego lub z angielskiego. To jest moja pierwsza seria kart w języku polskim. Nie miałam jeszcze żadnych kart polskich i bardzo jestem wdzięczna właśnie, że ta słuchaczka przysłała mi pierwszą talię kart polskich tutaj do mnie, do domu, do Niemiec. Więc dzisiaj chciałam Państwu powróżyć i z tego wrażenia już chcę szybko wyzdrowieć dzisiaj, żeby Państwu właśnie móc powróżyć z tych kart pięknych. Oczyściłam karty i ogniem, i wodą. I właśnie jeszcze teraz, ponieważ są karty nowe, już przetasowałam wiele razy, ale jeszcze powiem tutaj pewne przesłanie do tych kart, ponieważ pierwszy raz są w użyciu. Proszę, by każde moje czytanie z tych kart było trafne, dokładne i niosło ze sobą błogosławieństwo. Proszę, pomóżcie mi połączyć się z moją wyższą jaźnią, abym mogła wyraźnie słyszeć, widzieć, czuć i rozpoznać łaski i boski przekaz, który chce się objawić w tym rozkładzie kart. Dobrze, więc zobaczmy. Dzisiaj mam trzy grupy. Zaczniemy. Tutaj położyłam sobie tak właśnie dla wyboru grup orakel energetyczny, by zobaczyć, jakie energie są już w osobach pytających w każdej grupie. Do wyboru jest grupa numer 1 z aniołkiem ametystowym, fioletowym. Grupa numer 2 z aniołkiem ceramicznym, biało-złotym. Grupa numer 3 z aniołkiem opalowym, przeźroczystym. Kamień opal. Także proszę wybrać sobie kamień lub figurkę. I zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. I to jest właśnie aniołek ametystowy. Jakie energie są tutaj w grupie pierwszej? Alles gefesselt, czyli jesteście w jakiejś klatce mentalnej, emocjonalnie sparaliżowane czymś, uniewolnione lub jesteście po prostu niewolnicami, niewolnikami swoich emocji, uczuć, miłości, jakichś toksycznych związków. Nie wiecie, jak postąpić, co zrobić, czujecie się bezwładne i po prostu boicie się każdego ruchu.
wszystko jest jakby związane. Widzicie, kobieta stoi w bezruchu, związana sznurem. Jest po prostu tak jakby no, sparaliżowana, bez wykonania jakiegokolwiek ruchu. Więc kochani, taka energia jest teraz właśnie we wszystkich pytających. I zobaczmy sobie teraz karty anielskie z nowej serii. O, już jedna karta wypadła. Co było, co jest, co będzie. Co było, co jest, co będzie. Co było, co jest, co będzie. Proszę o trzy karty dla grupy pierwszej. Co było, co jest, co będzie. 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 Co było? Afirmacje. Czyli widocznie afirmowali Państwo też ze mną, prawda? Manifestacja miłości w pełni księżyca była w miesiącu czerwcu, więc jest tutaj też księżyc na tej karcie, piękny, tak? Kolory tęczowe, czyli uzdrowienia. Afirmowaliście miłość, być może nowego partnera, być może przyciągaliście wszystko, co najpiękniejsze. Na tej karcie jest napisane, by wznieść swoje myśli i energię na wyższy poziom i osiągnąć to, czego pragniesz, stosuj pozytywne afirmacje. Że ta karta numer jeden właśnie mówi o tym, co było, to widocznie właśnie do dnia dzisiejszego, żeście afirmowali, manifestowali, przyciągali wszystko właśnie, co pragniecie. I to jest bardzo, bardzo ważne. Zobaczcie, kochani, właśnie te polskie piękne karty. Cudowne są, naprawdę. Jestem tak szczęśliwa z tej przesyłki. Zobaczmy, co teraz jest. Lato, oczywiście jest lato, kochani. Zobaczcie, jak te karty ze mną już, pomimo, że są nowe, że mam je pierwszy raz dzisiaj w ręku, ponieważ wczoraj przyszła paczka, jak pięknie ze mną współpracują. Co jest? Lato. Wszystko, o co prosisz, urzeczywistni się latem, czyli teraz, kochani. Wszystko, co afirmowałaś, przyciągałaś, manifestowałaś, wszystko spełni się latem, kochani. Kochani pytający, zobaczcie, jakie piękne dziecko, nowy początek. Dziecko zawsze nowy początek, słońce, piękna przyroda, wszystko się rozrasta, czyli uczucia wrócą, rozrosną się, pogłębią. Coś przepięknego, no, no cudowna karta. Zobaczmy, co będzie. Urodziny. Odpowiedź na Twoje pytanie przyniosą urodziny. Ciekawa jestem, kiedy mają Państwo urodziny. Być może urodziny Wasze lub urodziny partnera, o którego pytacie. Lub w zależności o jaką osobę pytacie, tak? Czy w której jesteście zakochane, czy pytacie o dziecko, czy pytacie o pracę, czyli szef, tak? W którym dniu są urodzeni, jaki mają znak horoskopu, jaki mają właśnie miesiąc, tak, urodzin, to w tym miesiącu być może właśnie będzie apogeum Waszych spraw. Czyli Wasze sprawy właśnie w tym miesiącu, w którym jesteście urodzeni lub Wasz partner jest urodzony, przyniosą sukces. Także taka jest tutaj przepowiednia kart. Wasze afirmacje przyniosą właśnie jakieś dobre rezultaty. Teraz w lato macie się już tutaj przygotowywać, oczekiwać i właśnie urodziny, czy wasze, czy partnera, miesiąc urodzin. Patrzcie zawsze na znak zodiaku, miesiąc urodzin, datę urodzin i spójrzcie właśnie konkretnie, kiedy ma się to zadziać. Kiedy macie urodziny? Napiszcie mi, kochani, w komentarzach, dobrze? Kiedy jest miesiąc Waszych urodzin lub miesiąc urodzin partnera? I w ten miesiąc jest właśnie bardzo tutaj ważny lub najważniejszy. Dziękuję grupie pierwszej. Zobaczcie, kochani, jakie piękne karty. Zobaczcie, jakie cudowne polskie wydanie kart. Dobrze, dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą i to jest taki ten aniołek właśnie
taki ceramiczny, biało-złoty. Zobaczmy, jakie energie pokazuje już pierwsza karta. Szósta czakra. Archanioł Metatron. Możecie prosić Archanioła Metatrona o oczyszczenie szóstej czakry. Kochani, szósta czakra, ta zwana Stirn czakra, czyli położona na czole, to jest czakra trzeciego oka. Już Wam pokazuję tą kartę, to jest Energy Oracle. Czakra trzeciego oka, jest ona położona pomiędzy brwiami na środku czoła. Tak właśnie w tym miejscu, gdzie znajduje się trzecie oko. Możesz mieć problemy z samodyscypliną, dostrzeganiem celu swojego życia, jeśli masz tą czakrę nieoczyszczoną. Czyli nie będziesz miał właśnie konkretnych celów, do których podążasz, tak? Zazwyczaj nie doceniasz swoich umiejętności, przez co stawiasz sobie zaniżone cele w życiu, jeśli ta czakra trzeciego oka nie jest właśnie oczyszczona. Czakra trzeciego oka jest też czakrą intuicji. Także musisz oczyścić tą czakrę trzeciego oka właśnie jakimś fioletowym kamieniem, fioletową świecą i poprosić właśnie Archanioła Metatrona o pomoc w oczyszczeniu tej szóstej czakry trzeciego oka. Byś mógł mieć znowu rozbudowaną intuicję, byś mógł po prostu bardzo precyzyjnie określić swoje cele, do których dążysz i byś no, widział głębiej te rzeczy, tak? O które pytasz, o które walczysz. Także to jest dla Was ta karta. I zobaczmy teraz karty anielskie. Proszę dla grupy drugiej, co było, co jest i co będzie. Co było, co jest i co będzie. Dla grupy drugiej, co było, co jest i co będzie. Co było, co jest i co będzie. Co było, co jest i co będzie. Co było. Co było. Co jest. Co będzie? Spłacone długi. Obciążenia w przeszłości oraz tendencje do zadłużania się zostały usunięte z Twojego życia. Jakieś długi, kochani, z przeszłości są Waszym tematem, troską, może strachem, napawają Was tutaj strachem. Spłacone długi, czy jakieś finansowe problemy z przeszłości, które jeszcze macie lub no, spłaciliście je lub spłacacie lub chcecie zupełnie pozbyć się tych długów i problemów finansowych i szybko je spłacić. Na pewno ten temat troszczy Was, czyli zakłóca Wam głowę, tak? Jak to się po polsku mówi, bardzo dużo myśli macie właśnie w kwestii tego tematu. Spłata długów, finansowe jakieś tu sprawy, spłata mieszkania, spłata domu, kredyty, tak? Być może straciliście pracę, być może szukacie lepszej pracy, być może chcecie awansu, lepszych zarobków. Właśnie to są te tematy, ponieważ chcecie spłacić szybko jakieś kredyty, jakieś długi, czy może długi u kogoś, które macie, czy w banku, czy właśnie poprzez kupno czegoś, to jest właśnie tutaj jakiś temat. Co jest? Odpuść. Jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli i odprężysz się, Twoja energia przyciągnie do Ciebie spełnienie marzeń. Odpuść. Czyli kochani, jeśli macie jakieś finansowe problemy, problemy w pracy, problemy zmiany pracy, szukanie pracy, straciliście już nadzieję, czy nie wiem, nie udaje Wam się, macie jakieś tutaj finansowe problemy, tak? Czy jakieś do spłacenia jakieś pieniądze, czy kredyty i Wam to po prostu, jak to się mówi, spędza sen z powiek,
Odpuśćcie trochę ten stres, ponieważ robicie za dużo presji i wtedy blokujecie. Blokujecie, nie możecie wyjść z tej negatywnej energii, negatywnych myśli. Więc odpuśćcie, pomyślcie jeszcze raz, tak, jak macie szukać, w jaki sposób macie szukać pracy, co macie polepszyć właśnie w finansach, w szukaniu pracy, w finansowych jakichś tutaj problemach. Odpuśćcie takie te negatywne energie, negatywne myślenie, pesymistyczne myślenie, ponieważ wtedy wasze działanie po prostu jest mizerne, nic nie przyniesie. Odprężcie się i poproście wszechświat. Oddajcie też troszkę te sprawy wszechświatu. Afirmujcie, przyciągajcie sukces, medytujcie. I wtedy po prostu inne energie do was przyjdą. Zobaczcie, anioł, który jest tutaj pięknie związany z przyrodą, odprężony, tak? Bez tego takiego negatywnego tutaj, tak? Stanu. Twoja energia przyciągnie do ciebie spełnienie marzeń, jeśli odpuścisz i przestaniesz kontrolować i być w tej bardzo takiej pesymistycznej właśnie sferze. Dobrze? Czyli na teraz to jest właśnie od kart. Taka rada, odpuść. Odpuść te wszystkie twoje takie stresowe myślenie, tak? Ponieważ wtedy też idziesz na rozmowy kwalifikacyjne lub na wszelkie rozmowy do szefa o podwyżkę, idziesz spięta, idziesz po prostu zestresowana, zablokowana. Nie daje rezultatów to. Kochani, co będzie? Nowe przedsięwzięcie. Zobaczcie, jak to pasuje. Uwierz w siebie i zacznij realizować pomysł na nowy biznes lub wykorzystaj nadarzającą się okazję kariery. Kochani, wylosowałam teraz te karty, są nowe, pierwszy raz je używam. Nawet dla siebie jeszcze nie użyłam tych kart. Zobaczcie, jak ze mną już rozmawiają. Masz problemy z pracą, szukasz pracy, masz długi, kredyty, problemy finansowe, nie dają ci spać, stresują cię codziennie. Odpuść. Daj przyciągnąć pozytywne wibracje, energię, pozytywne myślenie. Odpuść te blokady, nie sprężaj się. Nie przyniesie ci to sukcesu. W ten sposób, co dziś to robisz, nie przyniesie ci to sukcesu. Nowe przedsięwzięcie. Spójrz na nowe szanse, które przynosi ci los. Uwierz w siebie. Miej pewność siebie. Bądź pilna. Bo tutaj są też skrzaty pokazane, które znalazły złoto. Widzicie? Skrzaty to są, jest symbol pracowitości, sprytności, sprytu. Więc proszę was, bądźcie pracowici, oczywiście aktywni, zmotywowani, przepraszam, ale uwierzcie w siebie, miejcie pewność siebie, miejcie pozytywne myślenie w sukces. Zacznijcie realizować swoje pomysły na nowy biznes i wykorzystaj nadarzającą się okazję kariery, nowe szanse, które ci podsyła los. Kochani, no piękny przekaz, konsekwentny. Bardzo, bardzo, bardzo współpracują ze mną te karty. Kochani, więc jest tutaj chyba bardzo, bardzo wyraźny przekaz kart dla was, rada kart. Musicie zmienić coś w swoim działaniu. Musicie zmienić zupełnie, zupełnie swój stan na pozytywne myślenie, na sukces, na wizualizację sukcesu, lepszych zarobków, byście mogli spłacić wasze jakieś tutaj zobowiązania finansowe, które macie. Tak? Kochani, zobaczmy teraz grupę drugą. Dziękuję grupie drugiej. Proszę o lajki, subskrypcje, abonamenty. Proszę o komentarze, czy rezonuje właśnie z wami ta grupa druga. I bardzo proszę teraz grupę trzecią. Grupa trzecia to jest aniołek, właśnie ten przeźroczysty, piękny opal, kamień opal. Zobaczmy, kochani, tutaj jakie energie macie, jaki temat was dręczy. Czwarta czakra do oczyszczenia. Proście archanioła Rafała, żeby pomógł wam oczyścić czakrę czwartą i to jest właśnie czakra serca. Czakrę serca możecie oczyszczać za pomocą zielonego kamienia lub zielonej świecy.
Czakra serca jest położona na środku Waszej klatki piersiowej. Kiedy jest ona zamknięta, boisz się zaangażowania w związek, w partnerstwo, w miłość, nie chcesz się właśnie angażować emocjonalnie i uczuciowo, nie wiesz, jak tworzyć zdrowe relacje z innymi, nie tylko z partnerem, ale również z innymi przyjaciółmi, współpracownikami, właśnie znajomymi, czy sąsiadami, czy dziećmi. Nie umiesz wtedy nawiązywać normalnych relacji zdrowych. Jesteś zablokowana. Bardzo często wydaje Ci się, że nie zasługujesz na miłość, jeśli Twoja czakra serca jest zamknięta. Wielokrotnie zostałeś już zraniony i boisz się, że ponownie tak się stanie. Dlatego zamykasz czakrę serca przed nowymi doświadczeniami. Niemniej jednak musisz oczyścić czakrę serca, by ją otworzyć na nowe doświadczenia, na nowe relacje, na nowe związki, na nowe poznanie jakiejś osoby, która jest być może właśnie wartościową osobą i która da Ci poczucie miłości, bezpieczeństwa i szczęścia. Więc oczyszczaj, proszę, swoją czakrę serca. Bardzo ważne dla relacji. Teraz zobaczmy, kochani, co było, co jest, co będzie. Proszę karty anielskie o przekaz dla grupy trzeciej. Co było, co jest, co będzie. Co było... Oj, już wypadły mi karty, proszę bardzo. Już raz, dwa, trzy. Wypadły mi trzy karty, więc... Co było? Ciąża. Narodziny dziecka przyniosą wielkie błogosławieństwo dla Ciebie i świata. Czy myślicie o dziecku? Czy myślicie o ciąży? Czy myślicie o narodzinach dziecka, zaadoptowania dziecka, czy wzięcia dziecka do rodziny? Bo też są różne inne sposoby. Nie trzeba dziecka urodzić, nie trzeba być, prawda? Ciąża to znaczy płodność. Płodność to znaczy narodzenie się też nowej idei, nowego pomysłu. Jeśli chcecie mieć dziecko, narodzi się idea, żeby zaadoptować dziecko, to też właśnie jest tutaj to, o czym mówi ta karta. Jest wiele osób, które próbuje, nie może mieć dzieci, być może z różnych, z różniastych względów, więc proszę się nie zrażać tą kartą, ponieważ ciąża wypowiada tutaj kwestię płodności, również pomysłów, jak można być może mieć dziecko, pomimo tego, że nie możecie zejść w ciążę. Więc te osoby, które mogą mieć dziecko, myślą rzeczywiście o narodzinach dziecka, o ciąży, planują, jest teraz najlepszy czas. Wasze myśli, plany z przeszłości będą się realizować. Wszystkie osoby, które chcą mieć dziecko, proszę o innych jakichś pomysłach, o płodnych, kreatywnych pomysłach, w jaki sposób można mieć też dziecko, nie mogąc go urodzić nawet. Są rodziny zastępcze, są rodziny adopcyjne, są różne inne sposoby, prawda? Więc bardzo proszę przemyśleć jej ten temat, bo ten temat właśnie tu jest, który Was trapi, czy który właśnie jest teraz aktualny na Waszych, aktualny właśnie w Waszych tutaj planach. Co jest? Zdobądź więcej informacji. Czyli zdobądź więcej informacji. W jaki sposób możesz być może dojść do dziecka, dostać dziecko, jeśli były do tej pory problemy, tak? Zdobądź więcej informacji. Potrzebujesz więcej informacji. Rozejrzyj się zatem uważnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Informacje, widzicie, siedzi tutaj aniołek na tych książkach, dowiaduje się, czyta, informuje, googluje, reszerszuje, szuka informacji, chodzi do różnych, być może doradców, lekarzy, dowiaduje się, co zrobić, by mieć dziecko, by zajść w ciążę lub dziecko zaadoptować, lub być rodziną zastępczą dla dzieci, które potrzebują pomocy. Prawda? Więc bardzo proszę tutaj dowiadywać się, iść do źródła informacji, jak można właśnie być szczęśliwym rodzicem. Jeśli nawet, no, być może były jakieś problemy w tej kwestii, tak? I co będzie? Zmiana diety. Odżywiaj się lepiej, a udoskonalisz swoje życie. Być może, jeśli chodzi tu o Wasze zdrowie,
Jeśli chcecie mieć dziecko, jeśli chcecie zajść w ciążę, jeśli chcecie urodzić dziecko same, być może jest coś z waszym zdrowiem, być może macie jakieś tutaj problemy właśnie zdrowotne, więc należy zmienić dietę, należy się lepiej odżywiać, być może nawet zrezygnować z jakichś nałogów, tak? Z papierosów, czy z alkoholu, czy z jakichś leków, czy z jakichś, no nie wiem, już nie daj Boże, narkotyków, tak? Czyli trzeba zadbać o swoje zdrowie, trzeba zobaczyć, co w waszym zdrowiu jest nie tak do tej pory robione, tak? Co wpływa właśnie na to, że nie możecie ewentualnie wejść w ciążę lub właśnie, że tak długo próbujecie, nie możecie mieć dzieci. Trzeba po prostu to przeanalizować i to radykalnie. Zmień dietę, to oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby schudnąć, ale żeby zmienić swój sposób odżywiania się, żeby po prostu pomyśleć o swoim zdrowiu, żeby odejść od wszystkich rzeczy, które wam szkodzą, używek, niezdrowych jakichś leków, które może bierzecie. Tak? Proszę przemyśleć to radykalnie. Proszę też iść na rozmowy, informować się, czytać dużo. Tak, jest je bardzo też znów konsekwentne. Ciąża, pragnienie mieć dziecka, pragnienie zostać rodzicem. W różnoraki sposób można dojść do posiadania dzieci, tak? Trzeba zdobyć więcej informacji, informować się, czytać, robić reszerze w internecie. I trzeba zadbać o swoje zdrowie. Trzeba pomyśleć o sobie. Proszę zobaczyć, jakie piękne karty tutaj też. Na tej karcie jest osoba młoda, która rozmawia z jakąś starszą panią właśnie tu o zdrowiu, o kwestiach zdrowia, czyli doradza się. Idzie do jakiejś osoby mądrej, by się doradzić, by porozmawiać o swoich planach, być może pragnieniu dziecka. Więc kochani, jest to też bardzo tutaj konsekwentna, czytelna rada, porada kart. Kochani, jak to bardzo cudownie się tutaj zgrywa, no te karty są cudowne, jestem już w tych kartach zakochana, będę częściej robić tutaj właśnie czytanie z tych kart. Także wszystkie te trzy grupy miały zupełnie inne tematy, kochani, tak? Zupełnie inne tematy, zupełnie inne sprawy poruszyły te trzy grupy. Proszę napisać mi, moi kochani, w komentarzach, które grupy z wami rezonowały. Jeszcze raz pokażę tutaj tą piękną, wspaniałą talię kart. Przesłanie, magiczne przesłanie od wróżek. Dziękuję serdecznie za odwiedziny dzisiaj mojego kanału. Życzę wam wszystkiego dobrego. Czekam na wasze komentarze, czy wróżby się dzisiaj w tym sensie sprawdzają, czy rezonują, tak? To jest to pytanie. Czy rezonują z waszymi właśnie tutaj problemami dnia codziennego? Do usłyszenia już niedługo, kochani. Do usłyszenia. Proszę o subskrypcję i lajki.